Hej, pomyślcie sobie, że znowu jestem bez makijażu. Tak, dzisiaj będzie kolejny test podkładu. Ja niedawno tych podkładów dość dużo zakupiłam, dostałam, więc oczywiście już grzywka wariuje. Więc trochę tych podkładów będzie, ale chcę wam pokazać te, które lubię, te, które się naprawdę sprawdzają. I dzisiaj bierzemy nowość na tutaj do naszego filmiku. Jest to Hehan, czyli taka bardzo, powiedzmy, marka dostępna. Dokładnie tak. Tutaj jest Luxury Cushion Foundation Satin Touch. Kurczę, kolejny cushion, który mi... Cześć, to mój aparat. On dokładnie wygląda tak. Tutaj macie opis tego produktu, więc sobie zerknijcie, bo na pewno was to będzie interesowało. Ja mam kolorek 801 Vanilla i tutaj jest podkład satynowy wygładzający w poduszeczce z aplikatorem. Ultra lekka. Dzisiaj jest rano jeszcze. Lekka formuła zapewnia idealny wygląd skóry i stopniowany poziom krycia bez efektu maski. Wzbogacony olejem z dyni, drzewiastej nawilża odświeża skórę. Podkład wklepywać aplikatorem w skórę kolejno warstwami w zależności od potrzeb. Ja dopiero wczoraj go dostałam pocztą, ponieważ go kupiłam. Kupiłam go na stronie Han, ja tam nie kupuję. Jeszcze tylko go zdążyłam otworzyć, chciałam zobaczyć, jak wygląda. I powiem wam, że tak, lusterko jest bardzo ładne. Jest takie, że akurat obejmiecie sobie całą buzię. Tak jak widzicie, jeszcze nie wszystkie wypryski mi zeszły. Tutaj mamy oczywiście poduszeczkę z napisem Han, czyli powiem wam tak, ogólnie, jeżeli chodzi o ten cushion, to on też jest bardzo taki, wiecie. I patrzcie, co jest fajnego, więc wnioskuję, że oni będą też dawać jakieś wkłady, bo jest wyciągane, tak jak w każdym innym cushionie, więc bomba, jak się sprawdzi, to będziemy oczywiście korzystać z tej marki, bo ja ją lubię. Tutaj, tak jak zwykle, jest wieczko, nazwijmy to tak. Ja tego jeszcze nie otwierałam, więc okej. Macie, jak wygląda cushion. Pierwsze koty za płoty. Jezu, tylko żeby był dobry kolor, bo ja dzisiaj idę na spotkanie blogerów. Jak będę wyglądała dziwnie, to po prostu hello. Dobra, nakładam sobie oczywiście puszek, gąbeczkę. Zrobimy przyciśnięcie, zobaczymy, jak to wygląda. Okej, okay, zaraz, moment, bo muszę go trochę tutaj powyciskać, bo widzę, że jest nowiutki, to nie wszystko idzie. Ok, i spróbujemy. Ja sobie tutaj będę patrzeć na to lusterko. Zaraz zobaczymy. O, Chryste, jaki on jest biały. O, matko. Bladziochy, będziecie się cieszyć. Mam tylko nadzieję, że się ładnie pokryje z moim kolorem, że się dostosuje jakkolwiek. Powiem wam tak. Jeżeli chodzi o... On jest na pewno zapachowy. Jeżeli ktoś nie lubi, znaczy zapachowy, w sensie ma zapach, więc jeżeli ktoś nie lubi, to raczej nie będzie zadowolony. Ja sobie na razie nałożę taką delikatną warstwę na pierwszą część twarzy i zobaczymy, jak to wygląda. Czy chociażby wyrównał jakkolwiek ładnie koloryt. Aplikuje się bardzo przyjemnie. To na 100%. Zobaczymy dalej. Bardzo delikatne jest krycie. O, teraz idzie druga warstwa, to może tutaj będzie coś bardziej. Powiem wam tak, naprawdę jest bardzo leciutki, w ogóle go nie czuć na twarzy, kompletnie. Jedynie co to czuję, jak go wpracowuję, ale tak to naprawdę, naprawdę delikatne. Powiem wam tak, ta druga warstwa już mi się podoba. Nie wiem, czy to będzie widać, bo on w kamerze wydaje się biały, ale muszę sobie przytrzymać grzywę. Ale jest moc, ale dopiero przy drugiej warstwie. I nie mówię, że to jest jakieś pełne krycie przy tej drugiej warstwie, bo w żadnym wypadku. Natomiast jest takie naturalne krycie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Zaraz was też zbliżę, żebyście zobaczyli. Powiedzmy, że Heon się będzie utrzymywał za tą lekkość.
Mogę go polubić. Dobra, ja wam się pokażę może w zbliżeniu, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Zresztą pewnie widzicie, że mam bardziej wyrównany koloryt skóry. Okej, lecimy na takie mocne zbliżenie. O, co? Tutaj jest oczywiście mój nos, który ma trochę... trochę tych, natomiast tak, to jest zgoła skórka. Tutaj zresztą widzicie, zrobiłam sobie słocza tego. Natomiast tutaj jest... z podkładem. Wydaje mi się, że całkiem ładnie się rozprowadził. Zaraz zobaczymy, czy ja nie jestem jakkolwiek odcięta, ale chyba nie. Troszkę. Zakryjemy to, zakryjemy to, spokojnie. Dobra, nakładam na drugą stronę i na pewno zamelduję się wam, powiem wam, jak ten podkład się sprawdza. Ja dzisiaj idę na spotkanie blogerów tutaj we Wrocławiu. Jest godzina 10:30, a ja za chwilę muszę biec na autobus, jeszcze muszę wyjść z psem, muszę biec na autobus, ponieważ odbieram, znaczy na autobus, ja lecę na autobus, żeby dojechać do Oli, która przyjeżdża, do Wróbeli. Więc dzisiaj nas czeka ciężki dzień. Ciężki, w sensie bardzo przyjemny, tak? Bo idziemy do Afrykarium, chcę Olkę zabrać, żeby zobaczyła, jak tam jest. Zresztą dawno nie byłam, sama mi się przyszła. Dokładnie tak. Dobra, grzywa, więc zobaczymy ten podkład. Naprawdę będzie miał ciężki dzień, ponieważ u nas we Wrocławiu jest dzisiaj 30 stopni. 30! Masakra, wiem. Ale no co, no życie, no niestety, no. Sorry. Nie wszystkie podkłady mają się sprawdzać w 15 stopniach, prawda? Dokładnie. Powiem wam, że wszystko fajnie, ale jak się drugi raz na przykład w niego klepnie, to on robi smugę i to mnie wkurza. Chyba powinnam mu dać chwilę, żeby, że tak powiem, się zastygł był, jak to mówią. I dopiero wtedy nałożyć jeszcze jedną, ale ogólnie wygląda fajnie. Jedyne co, to powiem wam, ja nie jestem jakoś bardzo zapachowa, ale powiem wam, że trochę mnie wkurza, że on pachnie. No, trochę mnie to denerwuje. To nie jest brzydki zapach, to jest bardzo ładny zapach, bardzo taki delikatny i w ogóle. Ale wkurza mnie, że on pachnie. Najzwyczajniej, bo kuszen, jeżeli się wzorowali na tych azjatyckich, to ja się raczej nie spotkałam z kuszenem, który pachnie, więc... No nie. Może już jestem wybredna. Wiecie, starość, nie radość. Tyle tych podkładów się testowało. Że może już jestem po prostu, wiecie, złośliwa. Ale no, nie pasuje mi to, że on pachnie. On tutaj na skórze nie, natomiast jak trzymam otwarte, to po prostu... jakaś masakra. Dobra, ja dzisiaj więcej nic nie nakładam. Ja go tylko przypudruję lekko. Oczywiście jeszcze mam coś tutaj. Ja go tylko leciutko przypudruję. Trochę mi się odcina, więc muszę jakiegoś bronzera sobie chyba szczelić i może róż i tyle. I zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał przez cały dzień. Wszystko, tak mi się wydaje. Widzimy się później, co? Dobra, już nie dokładam na niego żadnej warstwy, bo chciałam sobie jeszcze tej nos przy... O, dokładnie. I tu policzek. I tyle. Zostawiam to tak, jak jest. Dzisiaj nawet sobie brwi nie maluję, ponieważ... na spotkaniu blogerów będzie u nas Golden Rose, gdzie pani zaproponowała nam po prostu małe, nazwijmy to, warsztaty. No i potrzebowałam modelki, więc się zgłosiłam. Mam ochotę, żeby mnie malowała. A co? Dobra, to tyle. To zobaczymy się później. Powiem wam, jak ten podkład się sprawdza. Zresztą będę się z wami pewnie, że tak powiem, w drodze też kontaktować. Więc tak, ja go tylko jeszcze przypudruję Laurent Mercier, ponieważ lubię ten powder. Ten puder nie daje żadnego korektora nic pod oczy, brwi też zostają takie i dodam trochę różu. I tyle. Dobra, dzięki jeszcze za oglądanie i do zobaczenia później. Pa! Dobra, Wróbella mnie namówiła, a raczej zadecydowała, że mam nałożyć drugą warstwę podkładu, żeby zobaczyć, czy się nie ciastkuje, więc mam tylko i wyłącznie korektor, tarta na dole i robimy drugą warstwę. Ja to oczywiście mam już i przypudrowane, i wszystko z tamtego razu, kiedy się z wami wcześniej łączyłam. Więc zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Powiem wam, że tak, on faktycznie, tak jak rozmawiałyśmy tutaj przed chwilą z Olą. Ola, jesteś? Jestem! No, dokładnie.
żeby nie było, że sama tutaj jestem, to faktycznie nie powłaził żadne zmarchy, tym podobne rzeczy, więc myślę, że podkład jest fajny dla takich osób, które chcą no make-up, make-up, jak najbardziej tak. Zobaczcie, teraz się tutaj wyfokusuję. Dobra, przybliżę się, bo tak chyba będzie łatwiej. Przykrył to, co ma przykryć. Nie powłaził tutaj w żadne zmarchy. Nie zrobiło się jakieś ogromne ciastko. Tutaj mam tego dzyndzla. Zobaczymy, czy on go w ogóle przykryje. Nie wiem, myślę, że jest jak najbardziej okej. Jedyne co, to cały czas mi przeszkadza ten zapach tego podkładu. Natomiast sama idea, sama formuła, myślę, że jest jak najbardziej okej. Ola, zobacz, nie powłaził w zmarchy. Będziesz na filmie. Nie, bo teraz maluję się, nie mogę. O, widzicie? To jest cała Ola. Cała Ola. Ale nie, myślę, że jest naprawdę, naprawdę okej. No, bardzo, bardzo ładnie. Dobra, przypudruję go jeszcze makiem. I tyle. I zostawiam do końca dnia. I dam wam znać, jak to będzie. Jaka będzie moja finalna opinia na temat tego podkładu. Dokładnie. Okej, tak sobie pomyślałam, że być może po spotkaniu blogerów nie będę miała jak, więc powiem wam od razu, co myślę na temat tego podkładu. Tutaj producent nam obiecuje, że będzie to ultra lekka formuła, że będzie wyrównywał koloryt naszej skóry, nie będzie tworzył efektu maski. Muszę wam powiedzieć tak, zgadzam się z tym w 100%, jest delikatny, ma delikatne krycie, można go bez problemu budować. Co jest fajne, nie ciastkuje się, nie wchodzi w zmarchy, naprawdę wygląda, to jest idealny podkład do takiego makijażu make-up no make-up. Można go stopniować, jeżeli ktoś potrzebuje naprawdę dużego krycia, wystarczy położyć pierwszą warstwę, pozwolić jej wyschnąć, drugą, trzecią, w zależności od potrzeb. Ja w tym momencie mam trzecią warstwę położoną już na przypudrowany podkład parę godzin temu. Nic mi się z nim nie stało, nie ściastkował się, wygląda bardzo ładnie. No i muszę wam powiedzieć, jedynym minusem tego podkładu jest to, że niestety jak otwieracie ten cushion i będziecie go nakładać, to on jest strasznie perfumowany. Nie wiem, mi to osobiście trochę przeszkadza. Ten zapach jest ogólnie bardzo ładny, natomiast no jakoś niekoniecznie bym chciała, żeby mój cushion akurat pachniał, więc ja bym go bardziej porównała do BB Creamu. Tak, Ola? Do BB Cream, prawda? No. Bardziej. Natomiast jeżeli ktoś szuka lekkiego podkładu, to ten jest specjalnie dla was. Co jest jeszcze fajne, bo o tym wam już mówiłam wcześniej, z tego co mi się wydaje, ups, nie mogę go wyjąć, przygotowuję się do tego, żeby to było wymieniane, więc może akurat będziemy dostawać fajny podkład, myślę taki codzienny podkład tutaj do, z wkładem nowym. Co jest ważne, jego cena też jest bardzo dobra, ponieważ on chyba kosztuje 25-29 zł, ja wam tutaj gdzieś napiszę na 100%. Ja go zakupiłam na stronie oficjalnej Hean, czyli hean.pl. Polecam. Polecam, bo ja jestem nim jak najbardziej, z niego jak najbardziej zadowolona. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, to spróbujcie, może i wy go polubicie. Jeżeli ktoś nie lubi pachnących podkładów, to sorry, musicie go raczej ominąć. Chyba tyle. Chyba tyle. Dajcie znać, czy mieliście go, czy testowałyście go i jak się u was sprawdza. Bo ja myślę, że jak na drogeryjny, jak na podkład z marki Hean, jestem jak najbardziej na tak. No i tak, jeszcze będę ich oczywiście podglądać, bo ja mam jeszcze kilka innych podkładów, które też chcę od nich wypróbować, więc zobaczymy. Tyle, dzięki jeszcze za oglądanie, do zobaczenia i na razie, pa!